Cześć, siema, z tej strony Golzor, witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale z Pokémon GO na moim kanale. Dzisiaj postanowiłem nie dawać na samym początku takiego lekkiego wstępu z moją twarzą, z tego też względu, że spora część ludzi, która wchodzi na te filmy, jednak od razu chce przejść do konkretów, także to w tym momencie robimy. Dzisiejszy odcinek poświęcony jest oczywiście ekskluzywnym regionowo Pokémonom właśnie w najnowszej produkcji Niantic Pokémon GO. No i już wam tłumaczę, o co chodzi. Do złapania w Pokémon GO mamy według wielu źródeł 150 Pokemonów, w tym 142 Pokemony jesteśmy w stanie znaleźć na każdym kontynencie. Pozostałe 8, w tym 3 z tych 8 są do złapania na innych kontynentach, a 5 pozostałych zostaną wprowadzone do gry dopiero w późniejszym czasie, co wydaje mi się, że nastąpiło w pewnym sensie też dzisiaj, bo dzisiaj jakaś aktualizacja, jeśli chodzi o Pokémon GO, miała miejsce. Ale przejdźmy może do tych Pokémonów ekskluzywnych regionowo. Także zacznijmy od tego, że u nas w Europie takim ekskluzywnym Pokémonem, który jednak uważa się, że był widoczny na przykład w Ameryce przez niektórych ludzi, ale załóżmy na to, że jest ekskluzywny regionowo, jest Mr. Mime, czyli Pokémon, którego teraz macie na ekranie, no nic specjalnego, natomiast jest to, tak jak mówię, ekskluzywny Pokémon na Europę. Przechodząc do naszych zachodnich sąsiadów, jeśli tak to mogę powiedzieć, czyli przechodząc do Ameryki Północnej, tutaj takim ekskluzywnym Pokemonem jest Tauros, czyli ten taki byk z trzema ogonami, jeśli tak to mogę opisać. O wiele ciekawiej to wygląda, o wiele groźniej to wygląda, także tutaj zdecydowanie wydaje mi się, że fajniejszy traf Amerykanie mają. Przechodzimy natomiast już troszkę bardziej odległe, na troszkę bardziej odległe kontynenty, bo jesteśmy teraz w Australii, a tutaj ekskluzywnym Pokemonem jest Kangaskhan, czyli taki no również pokaźny zdecydowanie Pokémon, którego zdecydowanie wolałbym mieć bardziej niż Mr. Mime, którego oczywiście już w Europie, jako że mieszkam w Polsce, złapałem. Ruszamy jednak do Japonii, w zasadzie można powiedzieć do Azji, chociaż tutaj określiłem to jako Japonię, no bo tam jednak większość ludzi z Azji może sobie pozwolić na grę w Pokémon GO. I tutaj mamy Farfetch'ta, czyli takiego Pokémona bardzo podobnego, myślę, wyglądowo do Mr. Mime'a, w tym sensie, że nie jest groźny. Nie wygląda groźny, tak jak Kangaskhan czy Tauros. Także to są ekskluzywne Pokemony na kontynenty. Napiszcie, czy udało wam się może złapać któregoś z tych ekskluzywnych i obalicie ten mit, bo to tak naprawdę nie zostało potwierdzone przez Niantic w ogóle, że to są ekskluzywne Pokemony regionowo. Natomiast jest już jedna osoba, która złapała 142 Pokemony. No i trójki pozostałych, jako że ta osoba była bodajże z Europy, nie złapała żadnego z trójki pozostałych ekskluzywnych regionowo Pokemonów. Także być może coś jest na rzeczy, natomiast jeśli znacie osobę, która trafiła jakiegoś z tych tutaj wymienionych Pokemonów, nie jest to Mr. Mime i nie mieszka ona też gdzieś indziej niż w Europie, no to dajcie znać w komentarzach. Tymczasem ja już się z wami żegnam, jeśli ten materiał, ta ciekawostka, ten mit wam się podobał, to zostawcie kciuka w górę, a jeśli chcecie więcej tego typu materiałów, no to zostańcie na duże, klikając przycisk subskrybuj. Mówił Goldzory. Na razie.